Dzisiaj moim Państwa gościem jest szanowny pan Jarosław Juszkiewicz. Dzień dobry, Jarosławie. Dzień dobry. Rzadko bywam nazywany szanownym. Mam nadzieję, że to nie z racji wieku. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Nie ma za co dziękować, to ja dziękuję za to, że zaproszenie zostało przyjęte. Dla tych, którzy może nie kojarzą, zwłaszcza dla niepolskojęzycznych widzów. Jarosław Juszkiewicz jest polskim głosem Google Maps. Jest wykładowcą akademickim, lektorem, dziennikarzem radiowym, właścicielem marki Trenerzy Głosu i, co bardzo ważne, rzecznikiem prasowym Planetarium Śląskiego. Tak, to jest instytucja, z którą jestem związany od prawie ćwierć wieku. I między innymi dlatego też się spotykamy. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Mówiąc całkowicie, chcemy dzisiaj porozmawiać o kosmosie, a dokładnie w naszym projekcie mówimy, że przyszłość jest teraz. Jarosławie, ja ostatnio przeczytałem w niejednym miejscu i nie od jednego mądrego człowieka, że dzięki teleskopom, a chyba o dwóch takich najczęściej możemy usłyszeć, czyli o teleskopie Hubble'a i teleskopie Webba, zaglądamy w kosmos, ale tak de facto zaglądamy w przeszłość i zaglądamy w przyszłość. Tak, to jest prawda. Ja bym dodał jeszcze trzeci teleskop, o którym, jeśli pozwolisz, wspomnę, to jest ten najnowszy teleskop Euclid. Euclid, który szuka ciemnej materii i energii, ale rzeczywiście każdy teleskop kosmiczny, który jest wysyłany w kosmos, powoduje u nas pewien przełom wiedzy. Jeśli chodzi o teleskop Hubble'a, no to rzeczywiście po raz pierwszy zajrzeliśmy w taki głęboki wszechświat i mogliśmy zobaczyć obiekty odległe o 11 miliardów lat świetlnych, czyli tak naprawdę zajrzeliśmy w spory kawałek historii wszechświata. No i tutaj pytanie, które bardzo często się pojawia i bardzo działa na wyobraźnię. Odległości we wszechświecie są tak wielkie, że światło, czyli fale elektromagnetyczne, bo do nich należy światło, potrzebują bardzo dużo czasu, żeby pokonać duże odległości. Ja zawsze daję taki prosty przykład. Sonda Voyager 1, która opuściła Ziemię w 1977 roku, już dawno opuściła Układ Słoneczny, jest od nas odległa o 22 godziny świetlne. Tyle zajmuje przebycie fali elektromagnetycznej tego czasu, a najbliższa gwiazda 4 lata świetlne. I mówimy o bardzo bliskim podwórku. Także patrzymy rzeczywiście na obiekty, które już nawet nie mogą istnieć, mogą nie istnieć, a ich światło ciągle do nas dobiega. No i tak trochę może sobie zażartuję, ale czy to też może oznaczać, zakładając, że istnieją obce cywilizacje, że my tą cywilizację, jeżeli weźmiemy również pod uwagę te zagadnienia związane z bezpieczeństwem, że możemy ją tak naprawdę zobaczyć za późno? Być może obcy już u nas byli, a myśmy nie dojrzeli tego i odlecieli. Jest taka możliwość, bo komunikacja między cywilizacjami przy pomocy fal radiowych czy jakichkolwiek innych fal elektromagnetycznych jest mocno niedoskonała. Powiedzmy, że odkryjemy nawet na Proximie Centaura, czyli te 4 lata świetlne, o których wspomniałem, cywilizację, no to co? Wysyłamy im sygnał, mówimy dzień dobry, 4 lata biegnie ten sygnał, oni go sobie dekodują powiedzmy rok i przez kolejne 4 lata ten sygnał biegnie do nas, odpowiadają również dzień dobry. 9 lat minęło, jeżeli weźmiemy ten rok jeszcze na dekodowanie informacji. A zatem tak, no może być tak, ja wiem, o jakiej wizji mówisz, kiedy się wyłania krążownik międzygwiezdny. No tak, oczywiście, że tak, ale myślę, że prawa fizyki we wszechświecie są takie same wszędzie, więc obcych również obowiązują prawa fizyki, czyli to, że fale elektromagnetyczne biegną bardzo długo. To tak pod dwoma kątami jeszcze cię muszę zapytać, bo oczywiście zaglądając w przeszłość, tak naprawdę przede wszystkim mówimy o nauce. Jesteś także popularyzatorem nauki przecież, tak? Skoro zaglądamy w przeszłość, oglądamy to, co było, w jaki sposób upoważnia nas do tego, aby móc wyciągnąć wnioski do tego, co będzie? I tak naprawdę tutaj też cię chcę zapytać, czy wierzysz sam w te obce cywilizacje, że jakieś formy życia we wszechświecie istnieją, bo przecież te teleskopy patrzą na czarne dziury, oczywiście one są trochę innymi formami, z życiem tam może być trudno, ale no obce galaktyki, ich mnogość, wielość, nasz mózg nie jest w stanie tak naprawdę objąć tego, jak to jest wielkie. I dlatego powierzamy to sztucznej inteligencji, która będzie analizowała kształt i stopień zaawansowania rozwoju różnych galaktyk z miliardów, które będzie właśnie ten system oglądał i analizował. I patrząc na różne stadia życia gwiazd, rozwoju galaktyk, ich różnych kształtów, jesteśmy w stanie wysnuć pewne prawidłowości. To jeśli chodzi o spojrzenie w przyszłość. Tak, analizując to, co było w przeszłości, jesteśmy w stanie przewidzieć to, co będzie w przyszłości. Natomiast jeżeli chodzi o życie we wszechświecie, to astronom, który by jeszcze pół wieku temu powiedział, że wierzy w to, na przykład, że istnieją planety poza Układem Słonecznym, a nie daj Boże jest gdzieś życie może w Układzie Słonecznym, naraziłby się na śmieszność. Tymczasem ostatnie 10 lat tak naprawdę pokazało nam, że woda, która jest niezbędna do życia, jest jednym z najpowszechniejszych związków chemicznych w Układzie Słonecznym. Znajdujemy ją niemal wszędzie. Znajdujemy pokłady lodu wodnego na Księżycu. Znajdujemy, i to jest informacja sprzed tygodnia dosłownie, olbrzymie pokłady lodu na równiku pod ziemią na Marsie. I tej wody jest tyle, oczywiście zamrożonej, że wypełniłaby Morze Czerwone. Enceladus, jeden z księżyców Saturna, największe gejzery w Układzie Słonecznym to jest woda. No i wreszcie Europa i drugi z księżyców Jowisza, Kallisto, skute lodem, pod którym prawdopodobnie jest woda, być może ciepła. A więc to, co kiedyś mówili astronomowie, nie ma życia w Układzie Słonecznym, być może nie jest prawdą, ale od razu powiedzmy, nie chodzi o Marsjan, nie chodzi o zaawansowane technologicznie cywilizacje, bo wiemy na pewno, że takich nie ma w Układzie Słonecznym. Ale ja jestem przekonany, że jakieś proste, inne niż na Ziemi formy życia znajdziemy. No właśnie, bo tak mówisz o cieple, mówisz o wodzie, pewnie gdzieś tak naprawdę idziesz w stronę być może naszej ziemskiej atmosfery, czyli powietrza, ale być może tym cywilizacjom wcale to wszystko nie jest potrzebne. Być może nie jest potrzebne, znaczy wiemy na pewno, że tlen nie jest potrzebny bezwzględnie do życia, bo są na Ziemi bakterie beztlenowe i to akurat z twojej dziedziny wiedzy świetnie wiesz, beztlenowce są bardzo niebezpieczne w wypadku infekcji. Ale tak, ja wierzę w to, że może istnieć życie w zupełnie innej formie, niekoniecznie białkowej. Czy białko musi być jedynym nośnikiem DNA w naszym rozumieniu życia? Niekoniecznie. Możemy sobie wyobrazić inne formy życia, ale tak jak mówię, możemy je sobie wyobrażać. Jeżeli nie znajdziemy skutecznej formy komunikacji, wspomniałeś o czarnych dziurach, tutaj jest być może jakaś nadzieja na podróże międzygwiezdne i pokonywanie dystansów. Film Interstellar to całkiem sensownie pokazuje, aczkolwiek ciągle mówimy o fizyce teoretycznej. To być może taki kontakt nastąpi, ale nie prędko. Myślę, że warto czasem się wyłączyć od tego wszystkiego, co jest dzisiaj zagrożeniem w naszym życiu i spojrzeć w niebo, trochę poluzować to, co się dzieje w naszych głowach. Tak, wspomniałeś o teleskopach. Zacząłeś naszą rozmowę od teleskopów kosmicznych i może skończmy na tym, bo jest taki teleskop, czy był taki teleskop Kepler, który obserwował bardzo malutki fragmencik nieba. To była taka dziurka od klucza i on szukał zaćmień gwiazd. To znaczy miejsc, gdzie mogą być planety, które okrążają te gwiazdy. I znalazł ich tysiące. Tysiące. W naszej galaktyce jest więcej planet niż gwiazd. Średnio 2,5 planety na jedną gwiazdę. A zatem to, co mówili astronomowie pół wieku temu, nie okazało się prawdziwe. Planety są czymś zupełnie normalnym, a gwiazdy bez planet są anormalne. A więc z rachunku prawdopodobieństwa wynika, że pewnie sami nie jesteśmy. Przyszłość jest teraz? Tak, jak najbardziej. Jarku, dziękuję, że byłeś naszym gościem. Przed Państwem wystąpił Jarosław Juszkiewicz, trener głosu, rzecznik prasowy Planetarium Śląskiego. Kłaniam się bardzo miło. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.